Siemaneczko, jestem po tym z Big Tombas. Na moim gospodarstwie dzisiaj zaczynamy żniwa. Żytnie. Czyli jedziemy sobie z żytem. Pierwszy wjazd w żyto, można powiedzieć. Pierwsza uchwała, która będzie kuszona. Więc co, no lecimy bez żadnego przedłużania. Prosimy to na nowej działce ogólnie. Więc no, zobaczymy, jak ten plot będzie oddawał. Jestem strasznie ciekaw. Więc lecimy. Więc lecimy sobie na spokojnie, depniemy. Oczywiście słoma wszystko musi być, bo słomy to musi być jak najwięcej. U mnie na gospodarstwie, mimo że reszty nie zużywam, ale nigdy tej słomy jest nie za wiele. Więc tak, lecimy sobie 7 tysięcy na koncie. Czemu tak tyle pieniędzy? Powinno być więcej, bo powinno być 50 tysięcy więcej, ale wiadomo, 25 tysięcy miesięcznie pracę za parze treści mam na mojego bydła. Dlatego 50 tysięcy, wiadomo, czerwiec, lipiec poszło 50 tysięcy. No i wiadomo, utrzymanie maszyn i urządzeń związanych z gospodarstwem itp. itd. Więc no. I tak suma suma nie ma źle. Ogólnie dzisiaj sobie tak siedziałem, zmieniałem, robiłem tego wizora. I tak sobie myślałem, że chyba to będą już ostatnie żniwa bizona. Taki pewnie będzie zamiar zmienić już tą poczciwą legendę rolnictwa na coś wydajniejszego. Ale oczywiście jeszcze mówię, też nie ma całe pełne, on sobie tutaj obkosi. No po prostu chcę troszeczkę mieć większą wygodę. No i po prostu większy header w jakimś kombajnie, który bym kupował. Taki będzie zamiar. Jaki to będzie, to nie wiem. Jeszcze się nie zmyślałem, ale wiadomo. Bizon pewnie jeszcze zostanie o dziwo. Bo pewnie usługę jeszcze usługi, typowo usługi właśnie w moim gospodarstwie, więc takie dwa kombajny, powiedzmy jeden z 5-metrowym headerem, tutaj 3-6 właśnie, myślę, że powinno być idealnie. Farmingu też nie mam zobaczyć, bo chyba 4 farmingu, tak gdzie pewnie tak kupię, pewnie 5,5 headera gdzieś mniej więcej. Taki jest zamysł. Wypali, to się okaże. No i co? Ogólnie, co mnie właśnie kosztowało jeszcze odnośnie właśnie gospodarstwa. Widzicie, mamy nadstawki naszych przyczepach. No bo tak, sprzedałem moje autosanki, bo je miałem kupić. No chyba miałem kupić na przyczepy jakieś konkretniejsze, ale tak sobie stwierdziłem. W sumie po co? Mam takie dwa przyczepy, dość, no, można powiedzieć konkretnie już. Nie ma sensu. Sobie stwierdziłem kupić lepiej nadstawki, wolałem do tych przyczep. I dopiero wtedy wykorzystać w pewnym, można powiedzieć, potencjale. I dopiero w późniejszym czasie można na przyszłe żniwa kupić coś w ogóle jeszcze bardziej konkretniejszego niż te zestawy. Nastawki kosztowały mnie 8 tysięcy na dwie przyczepy. Dużo tanio. Mało dużo, to już jest kwestia sporna. Ja kupowałem tylko po to, żeby już mieć tą wygodę, tak powiem, pojemnościową. Tylko i wyłącznie dlatego. Więc ja się tutaj nie przejmuję, nie martwię się o to, jak to wygląda. Bo tak. A pamiętacie, ja praktycznie tych przyczep nie wykorzystywałem w poprzednim sezonie. Bo jednak autosanki, większość, można powiedzieć, działek, które kupiłem, no, były wystarczające. Teraz wiadomo, największy problem będzie z odbiorem pewnych kupujących. No ale tu się też nie będę jeszcze martwił o to. Na ten dzisiejszy moment. A zboża jak najbardziej tutaj powinno mi wystarczyć. Do odwozu właśnie zbóż, bo no, nie ma co się na razie spinać, tak można powiedzieć. Ma co się spinać, zboża, wiadomo,
będą częściowo w hali, częściowo będą na oborze właśnie wsypane i częściowo będzie sprzedawane zboże. Bo wiadomo, mam niby dwie hale, ale to były przeznaczone przede wszystkim też na maszyny. Zobaczymy. Wszystko zależne, jaki tonaż uzyskamy z wszystkich zbiorów. Bo chciałbym mieć tak fajnie porobione to, żeby jednak te hale częściowo wykorzystać na zboże. Ogólnie jak tak, no patrząc, no 200 tysięcy tak praktycznie odstrzelane za halę. Maszyny będzie próbować? Właśnie. Był chyba nie to, znaczy było dostawiane właśnie w zamyśle z tym, żeby przechowywać i nie sprzedawać tego za jakoś jak ci mieli za pół darmo. A więc myślę, że tą dużą metalową, tam pewnie sypał, czy metalową, no to powiedzieć, no wiecie, tą szarą, o, szarą halę łupową będę tam pewnie sypał, a ta zielona później zostaje na maszynie. Czekajcie, bo widzę, że mam chyba za szybki bieg ustawiony w bizonie do dwójką pewnie koszy. No właśnie, tak koziła, bo bez taty, tego bym nie chciał mieć. Czy nie złożył? Dla mnie każda złotówka jest dla mnie ważna, bo jednak już powtórzę się któryś raz z rzędu. No i jednak będziemy inwestować teraz w dom. Nabrać dom. No i majsty są już zaklepani. Wszystko będą pod względem ław. Wszystkiego będą robić w listopadzie. Taki termin niestety się teraz tylko natarzył. Listopad. Ale powiedzieć, że 4 miesiące, 20 marca powinniśmy mieć dom postawiony. Na razie czego? No ja będę miał pewnie taki mankament, że będę musiał postawić, na razie zostawić ten swój aktualny dom, który mam zostawić, żeby po prostu bym miał dzisiaj. Mój tak ogólnie zamiast taki, że ja stawiam dom z tyłu właśnie tego domu, co jest. No tylko, że muszę zniwelować jedną halę, którą mam na byki. Po prostu rozebrać, przenieść ją wśród dalej. No bo tak mniej więcej będzie mi trafiało, że okna będę miał centralnie jakby obole. Taką tylko jadę. Tego bym zbytnio nie chciał, bo estetycznie by to nie wyglądało. I koszt budowy, troszeczkę koncepcję zmieniliśmy z architektem i dom będzie kosztował, budowa w ogóle inna. Chciałem na wypasie domu, ale jak stwierdziłem, że mam dawać minimum 200 tysięcy. Dom do mini husarzki. To jest zada tematyka, jak to się mógł być dom, w którym ja będę siedział powiedzmy w okresie zimowym. Nie wiadomo, w sezonie do tego praktycznie czasu nie ma gdzie spać, zjeść i nic więcej. Więc tak wyjdzie, że dom będzie kosztował mi 770 tysięcy. Więc muszę wybierać tyle pieniędzy na to, żeby po prostu tą chawinkę swoją postawić. Więc no, jestem ciekawy, czy to się uda, czy to tyle pieniędzy uda się uzbierać, tyle gotóweczki. No to pewnie po co to jest robić dom, jeśli, znaczy stawiać dom, a jeśli wymontować, to jeszcze kobiety powiecie, ale stawiać dom. Po prostu ten już dom się sypie, nie jest w ogóle zdatny już do remontów, a wiecie, lepić coś z niczego nie ma sensu. Taki właśnie jest. No więc, no wiecie, maszyny poszliśmy dość sporo, maszyny. Ja tylko będę celował zakup pola sąsiadującego, tylko jedzą. I tylko tyle, 30 chyba, więc 8 tysięcy, 39 tysięcy, 8 tysięcy. No tylko tyle będę chciał wykupić tego tu pola. Mogło się no, sprzedać, a ja już tam się dobrze podpytywałem się tego właśnie gościa. To. No i powiedział, że no, nie ma problemu, możemy sprzedać, tylko mi powiedział, że to trzeba po prostu zobaczyć, to co ma na polu i możemy bez problemu już akwarium robić
i skoro by to poszło na mnie. No i nie mówię, no zajebiście, tylko mówię, tylko rybak, bo tam ma bodajże owiec, a na mnie bo to fajnie wygodziło, jeśli by ten owiec był już koszony w okresie właśnie sierpniowym nawet, z tego względu, iż bym chciał po owsie zasiać sobie rzepak. To musimy taki zagajniczek rzepak pozwolić. No i byśmy zobaczyli, jak to będzie wszystko wyglądało. Powiecie pewnie, czemu nie mam u siebie, znaczy tutaj na polu, wózka. Ja jeszcze jadę na jedno pole, które właśnie mam z żytem. I tam sobie właśnie za szosą miałem już ogarnięte żyto. Trzeba właśnie jechać teraz tu, przykosić, a 30 trzeba później wziąć i wózek sobie ściągnąć. Elegancko. Widzę, widzicie. Elegancko sobie jeszcze na statki, elegancko jeszcze sobie sypię. Jedna z plandekami, no wiecie, plandeka była. Dukę jak chciałem, to później się porwała. Chciałem ją montować, mówię, dobra, a teraz może te pogody jakieś tam nie będą jakieś falarne, to może tutaj też wytrzymam, ale jeżeli nie będzie padała, czy deszczu nie będzie i będzie wszystko pogoda wytrzymać, będzie elegancko. Więc zobaczymy, jak to finalnie idzie. Więc mówię, plandeki teraz nie kupowałem, mówię, ale jeżeli będzie padało, to może nawet jedną jeszcze będę woził. Już wiadomo, nie będę woził przecież deszcz i tak wyborza. Ale tak się mówi. Więc mówię, no to dam 8000 za nadstawki, więc no nie ma tam jakoś zagiecki cenowo. I moim zdaniem jest na razie wszystko picabello. Przede wszystkim ogólnie jest ostatni miesiąc w tym. Lipiec jest ostatnim miesiącem, który padło mi spacem kredyt z ziemi. Więc jeszcze nam dochodzi wtedy 13 tysięcy w tym stylu. Jeszcze na punto, więc się on się cieszył. Widzicie, łódzeczek sobie stoi. Łódzeczek sobie stoi, to teraz siadamy tutaj i palamy tutaj, bo tutaj to może być ciekawie. Co ja powiem ogólnie, co ja lubię. Tak, no dość ładnie tutaj wygląda. Ogólnie no tak, mamy chyba rekordowy sezon pod względem właśnie soi. I rekordowy chyba sezon pod względem kukurydzy. Bo tak, pszczelnicy mamy jedno pole przyżyta, dwa żyta, dwa jęczmienia i dwa żyta. No tak można powiedzieć, znaczy żyta, powtarzam, rzepaku. Powiecie pewnie, po co nie koszę teraz sobie naprzód rzepaku, bo mam wyjeżdżały, nie powiem, że nie. Ale powiem tak, na razie łyzek nie mam nieprzyzwojony, właśnie pod hedę właśnie. Pod rzepak nie będę kombinowanie chciałem przystawiać już, tak jak miałem tak sobie przystawić pana zboża. Nie kupiłem sobie zboża, to co jest możliwe, bo pszenica niestety będzie w sierpniu, bo nie wyjdzie mi teraz na właśnie na lipcu. No po prostu, no nic na to czeka, więc nie poradzi. Ale idzie też w prawym górnym rogu. Mam automatyczną naprawę rzuconą. Ale szczerze, no dużo lepiej to daje. Nie zapomnę teraz naprawić maszyny. Więc za coś. Troszeczkę miała być seria. Ale muszę takie powiedzieć mankamenty, musiałem sobie powrócić. Z tego względu, żeby później nie był ostatni przy koszeniach, przy różnych rzeczach. Właśnie tego typu, żeby no, nie był ostatni zarobkowo. Zajmę się mam życzony. Więc musicie sobie tak przymknąć oko na to. Ten serwisowanie itp. Macie. Ale tak, patrzę, że te żytko nawet to może nie dwa przyczepy. Ale ta przyczepa powinna, myślę, zdaje ulecieć. A to byłbym za bardzo happy. Jeśli by tak wyszło. Bo jeszcze pewnie jedna przyczepa tylko będzie. Przeżyta będzie, pewnie będzie przeżyto i to wszystko. Ogólnie liczyłem, że jeszcze uda mi się postawić, no chyba silosy w tym roku na żniwa, ale niestety silosów się nie udało kupić. Chciałem używane, to jest jakieś
50-tonowe nawet, dwa sztuki, mają kupić tego względu, żeby tak soję, dałbym sinus 1, no i później prawdopodobnie rzepak, dałbym właśnie drugi, jako kwiatę właśnie na karałkową, żeby już miał glit, a tak niestety trzeba się będzie pomęczyć z tym później. Chociaż to męczenie też to może za dużo powiedziane, bo wiecie, rozsypywać to i tak to będę rozsypywał żmik. Podwalać będę, podrzucać. Będę sobie podwalał, no dobra. Jakieś tam problemów nie powinno z tym być. Jak mi się zdaje. Jest naprawdę i nie ma. Czy zdaje tak jak nie, bo tak kukurydza najbardziej podejrzewa, bo dwa lata z rzędu była kukurydza bardzo fajnie wylądowała. Właśnie. Ciekawe jak ten okres planuje, czy więcej. Byłem tak, akurat był rekordowo duży, bo na samą wiosnę na nawozy, na zboża, właśnie po kukurydze i pod bubin poszło 40 tysięcy nawozów. To nie jest mało. 20 ton nawozu poszło na same zboże. No i tam wiadomo częściowo poszło to też na łąki. Ale ogólnie 60 tysięcy złotych na nawoz. Więc powiem szczerze, no to nie jest małe pieniądze. Ale myślę, że to właśnie się to zbożu, to zbożu odda. Zboże odda i będzie ten pieniądz widoczny. Jeśli to nie będzie widoczne, to trzeba nie coś kalkulować sobie, co bardziej będzie mi się opłacało. Typu właśnie, czy żyto, czy przeżyto, czy jakaś inna uprawa. Bo tak, na pewno kukurydza będzie, powiedzmy, moim zalążkiem gospodarczym. Bo tak, byśmy naprawdę pewnie mieli zabójstwo pod tym względem. Wiesz, nie wiadomo w tym okolicach. Nakłady były potężne, używki były dawane. Jeszcze pewnie jedną używkę sobie teraz będę chciał strzelić na dniach. Pewnie pożycie sobie żyto, zetnę, przeżyto. Spasuję. No i pewnie zrobię sobie ten dzień przerwy na opryski. Właśnie. I dopiero wtedy ułożymy sobie zdjęć mieniami i rzepakami. Bo jakoś teraz będę pewnie myślał o tym, że pewnie rzepaki będą na samym końcu pochowane. Tak pewnie myślę. Czy tak wyjdzie finalnie, no się zobaczy. Jaka pogoda też będzie. Ale odżywki też trzeba jeszcze domówić. Odżywki domówić. I no bo teraz patrząc, z pół tysiąca trzeba na odżywki stać. Teraz no bo chciałbym dać jakieś takie porządniejsze te odżywki. Zobaczyć wtedy, czy to też to lepiej odda. Wiecie, no teraz bardziej to jest maju, było kosiane, tak? Początek maja, więc kukurydza w tym roku. Ale jeśli to się będzie miało możliwe, to będę pewnie chciał w pierwszym roku zaczynać sobie to mówić. Nie wiem, co tylko w kwietniu. Więc nie, zobaczymy. Tylko się okaże, jeśli jak inne to narzuć by z każdej jednej uprawy. No, że to na razie, no 4,5 tony, no nie ma jakiejś tutaj tragedii. Nie ma jakiejś tragedii, więc no z tego kawałka 4,5 tony, 30 ar, no to naprawdę nie jest tylko tutaj, nie 33 ar dokładnie to jest. Więc nie ma tragedii. Aby mniej więcej te 13 ton z każdego plonu oddawało, no to by było zajebiście. Nie mogę powiedzieć. Sobie tu weźmiemy sypiemy, chciałem się pojechać tam dalej i ustawić się, no bo liczę dzisiaj zsiąść te żyto całe na odcinku i podejrzewam, że oczywiście będzie kolejny odcinek sprzężyta skuszenia na domu. Ja jestem osobą, która chce każdą uprawę pokazać, ale akurat żyto i sprzężyto trafiło się na jednym polach, znaczy mniejszych polach.
No to jest szansa, że to nie ma wykoszone na odcinku. A no, bo jeszcze teraz taby, bo nie działałem w czerwcu, bo było mokro. Nie udało się wjechać, więc muszę ogólnie podejrzeć. Wygląda sytuacja z tym. Teraz mi się uda to po prostu wjechać i skoczyć te łąki. Górki jeszcze jako tako. Dołki, no można się defakować. Jednak zastanawia to, czy ja nie będę mógł skoczyć, bo tam jednak jest, dołki są. No i się zastanawiam, czy ja tam w ogóle wiadę. Ogólnie, no ale zobaczymy. Nie wiem, co widzieć. Będziemy nagrywać. No i cienia mamy ogólnie dużo, bo dwa pola też tak myślę po 20 ton powinniśmy tego ściągnąć. I tak po trochu każdego. No powinno być. Więc naprawdę zimówki, zimowa sprzedaż będzie naprawdę konkretna. Prawdopodobnie, bo listopad będzie to ostatni miesiąc pewnie i będzie w listopadzie pewnie będę sklep sprzedawał, bo taki cynk, że pewnie w listopadzie będą najlepsze ceny. No zobaczymy, czy tak będzie finalnie. To się okaże, no to jak to zawsze bywa. No ale nie ma co płakać pod tym względem. No jest droga 36, nie wiem, czy to kosze. Chciałbym, ale to sprawdzi się. To nie wiem, 25 minut programy, bo nagrywamy i pewnie będę kończył. No ale myślę, że trochę tego tornażu będzie. Nie sprawdziłem ogólnie całościowo, jak to weszłem na te pole, jak to wygląda. Tak to może oddawać. Ale patrzcie, z góry, z przodu koledza umani się wyrządkowała. Czy pustów nie ma, a gdzie nie, gdzie bywa, nie wiadomo. Jakieś tam czaple, czy tam żerawie, przepraszam, nie czaple, tylko żerawie powyciągały. Czy inne tam ptactwo, tak powiem. Ale wiadomo. Nie ma jakiejś tutaj tragedii pod tym względem. Mi się podoba. No i teraz pewnie tutaj będzie kukurydza zacięta na kieszonkę właśnie przy gospodarstwie tutaj. Bo pewnie pójdę większą ilość teraz kukurydzy. No i teraz co jeszcze będzie mnie kosztowało, co już mam zamówioną firmę? Silos. Silos kieszonki już betonowy, dość konkretny. Właśnie z tego względu, że już szczerze agencja się czepia pod tym względem, że no chcą mieć te silosy betonowe. A więc no muszę to już spełnić, żeby mi, wiecie, dopłatnie ucięli. No bo jednak teraz dopłat prawdopodobnie w okolicach 40 tysięcy dostanę jeszcze dopłat. Bo jednak tych ziemi więcej, przepraszam, więcej, więcej, więcej. 50 tysięcy dopłat. Bo tej ziemi jednak troszeczkę posiadamy. Więc no myślę, że no to nie będzie jakiś tam zły pieniążek, można powiedzieć. Pod tym względem, no ale zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. No bo z agencją nie ma co walczyć, bo z agencją i tak człowiek nie wygra. Są osoby, które walczą, ja zdarza się, że wygrają. Ale ja nie chcę się z tym pojeździć, wojować. Chcę mieć spokojną głowę. I zrobię teraz, bo porządnie postawię sobie i prawdopodobnie jeden, bądź w późniejszym czasie drugi silos właśnie na kieszonkę, żebym mógł już komfortowo te pyzmy robić. Czy to z kukurydzy, czy to właśnie z siana kieszonki. No zobaczymy, wszystko zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Dobra, no i będę przedłużał wódeczki, więc dzisiejszy odcinek był to na tyle. Takie oświadczenie, jeśli się spodobało, też jak w górę komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie sobie jako dzielka. Na razie.